Znajduję się w Lesie Tychowskim, gdzie zakończył się zlot 33. harcerskiego rajdu szlakami Jędrusiów. Pojawiło się przy mogile Tychowskiej ponad 200 uczestników i wspólnie uczciliśmy pamięć bohaterów, którzy polegli tutaj, Junaka i Kokoszki. W tym roku rajd nosi motyw Niepodległa. Jak w całym kraju przez cały rok obchodzimy stulecie niepodległości, tak i my na rajdzie chcemy uczcić, mimo że już ta rocznica oficjalnie została uczczona, to nadal stwierdziliśmy, że nadal do końca roku trzeba czcić to stulecie niepodległości razem ze stuleciem Związku Harcerstwa Polskiego. Dlatego w tym roku motyw Niepodległa. Za chwilę udajemy się na miejsce noclegowe, gdzie odbędzie się kominek, biało-czerwony kominek, ponieważ uczestnicy będą w białych i czerwonych koszulkach. Razem chcemy stworzyć piękny biało-czerwony okrąg, biało-czerwoną flagę. Wszystko będzie biało-czerwone i radosny patriotyzm, ponieważ niepodległość, święto niepodległości to jest radosne święto i chcemy się tym bawić, cieszyć i radować, że jesteśmy krajem niepodległym. Czuwaj. Czuwaj. Po kilkunastu latach udało nam się zmienić troszeczkę to miejsce i zrobić je bardziej czytelnym dla tych, którzy tu kiedyś przyjdą. Zmieniła się tablica na pomniku. Żałuję tylko, że część naszych Jędrusiów niestety do tego nie dożyła. Ale myślę, że tam gdzieś z góry na nas patrzą i bardzo się cieszą. Myśmy tu przeprowadzili wczoraj iście partyzancką akcję wymiany tej tablicy na nową. Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować odlewniom Polskim S.A. i Starostwu Powiatowemu w Starachowicach, dzięki którym było to możliwe. Mam nadzieję, że ta nowa, piękna tablica będzie tutaj jeszcze przez długie, długie lata przypominała o tych bohaterach, którzy tutaj w tym tychowskim lesie zostali na zawsze.